Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w Systemie Miłości. Dziękuję, że jesteście. Dzisiaj miałem tam różnych spraw. Pokazywałem wam na Facebooku minuta, właściwie po minucie, jak to byłem w sklepie, kupowałem żaluzje i tak dalej, żeby przyciemnić, bo ja tutaj mam okna od zachodu, a zawsze po południu, pod wieczór na ogół nagrywam, a chciałbym troszkę wcześniej. Słońce mi tutaj tak świeci, że to mi zakłóca tutaj pewne rzeczy. Bo tu mam LEDy, tutaj mam żarówkę i to wszystko, jak słońce przyjdzie, to przebija wszystko i nie wychodzi tak, jak trzeba. Nad tym wszystkim trzeba panować. Miałem już nie nagrywać wiesiorynki, ale mi tak... Ja muszę po prostu pewne rzeczy mówić, bo się źle czuję, jak coś nie powiem. Tak naprawdę, jak mam wyrzuty sumienia, że tak powiem, jak coś nie napiszę, nie udostępnię. No właśnie, to mnie Bóg mnie pokarał tym, że muszę o tym mówić. Bo inaczej się źle czuję. Przyznam się szczerze, że miałem to robić, te okna tutaj, ale to w poniedziałek później, albo później, jeszcze później coś tam wykombinuję. Nie wiem, czy to dobrze słychać, czy nie, bo może. Halo, halo? Wiesz, raz, o teraz będzie lepiej. I według procedury ojca Pio, naprawdę strzeliłem sobie dwa kieliszki, żeby to przeciwbólowo tak naprawdę, bo ostatnio jest strasznie, już trzeci tydzień mnie tak tutaj boli, bo tam dźwigałem jeszcze w poprzednim czasie pewne rzeczy ciężkie i mnie boli bardzo, bardzo, bardzo. I sobie myślę, żeby tak już nie bolę, to se strzelę te dwa kieliszki. Więc strzeliłem sobie te dwa kieliszki i szczerze mówiąc, to nie wiem, czy głupot dzisiaj wam nie gadam, ale myślę, że nie, bo na mnie alkohol tak nie działa za bardzo. Mój brat, pamiętam, już nie żyje oczywiście, był sportowcem i tak dalej, fantastycznym zresztą. I w lekkoatletyka, w piłkę grał, był bramkarzem, w ataku grał, różne miał talenty. I jeszcze rysował, karykatury potrafił rysować, taki utalentowany był. No ale, no cóż... Za dużo sobie pozwolił, panienki, alkohol i tak dalej. Za dużo po prostu. No ale nieważne, to wszystko przeszło, minęło. Jest pewnie już w niebie. I po jakimś czasie wszyscy się tam dostają, więc i on. A pytałem o niego, ojca Pio, kiedyś, że no to wtedy, jeszcze wtedy, to już dawno, dawno, mówił, że są zagrożeni moi bracia, żebym się za nich modlił. Bo nie szukają po prostu wewnętrznie, nie szukają tylko tak na zewnątrz wszystko. To o tym cały czas mówię. Więc mówię, że ja se strzeliłem dzisiaj dwa kieliszki, jeszcze pół piwa wypiłem do tego, także uważajcie na to, co ja mówię dzisiaj. Myślę, że głupot nie nagadam, bo ja jestem zawsze tak naprawdę wewnętrznie trzeźwy, strasznie jestem trzeźwy. Nic mnie nie omota, żeby nie wiem co. Mogę mieć spowolniony umysł, spowolnione słowa, ale nigdy z tej drogi wewnętrznej nie odejdę. Tak już mam, ja już wiem, bo to testowałem u siebie. Także w poniedziałek albo później tam coś zacznę robić z tymi oknami, bo chciałbym wcześniej nagrywać troszkę te wiesiorynki, żeby były dostępne, a wieczór, teraz będą wieczory już koło 22, już niedługo, no to za późno. A tu mi świeci strasznie mocno. Od zachodu. Tam mam staw, jak już wam mówiłem, pokazywałem. No, tutaj sobie wypaliłem, może zauważyliście, kolejny raz, bo kiedyś tam gdzieś tam, już nie pamiętam nawet, gdzie to było, też sobie wypalałem, tutaj chyba, w tym miejscu. Takie cycuszki rosną. To podobno, że od wątroby, ale to na stare lata to wszystkim cycuszki rosną. I takim czymś można, takim wypalanie to jest w zasadzie mróz, tak naprawdę. O, taką czymś. Można sobie to grosze kosztuje w aptece. I tam jest taka gąbeczka i tam się naciska. To na gąbeczko tutaj 2-3 razy i wszystko odpada samo. Jakby ktoś miał takie... Mnie już to bolało, bo ciągle się tu drapałem. Już mnie to strasznie bolało. Sobie myślę, no nie, no muszę to... Póki jeszcze mały jest, to trzeba to
oderwać. Można to robić też z moczem wyparowanym, bo ja już robiłem takie rzeczy, ale to no niestety jak ktoś ma domek swój, to może to zrobić, bo to opary moczu są strasznie takie przykre. Więc tutaj w bloku to nie można tego robić, bo smród jest po moczu odparowywanym, bo to trzeba szklanka i 1/4 się zostawia i tym dopiero się smaruje i to też odpada. No już testowałem, też to zrobiłem, także wiem, o co chodzi. Macie tu książkę Ojca Pio, jedną, drugą, trzecią. Trzecia się pisze. Macie, widzicie, jakie fajne kolory się ma, bo to jest takie złoto specjalnie zrobione, to Arek to wymyślił. No i tak się to wszystko błyszczy, naprawdę jest fajne. Macie tu Ilonki jeszcze, samobrazek anioła. Ona tam maluje, może się kiedyś uda wydać kalendarz z tych aniołów, taki roczny. Ale to przyszłość. Dzisiaj wam pokazałem Maćka książkę. On już napisał wcześniej, już o tym pisał do mnie, bo żeśmy rozmawiali na ten temat. Więc chcę wydać tą książkę, ale na razie ją tak reklamuję. I to jest związane właśnie z Ojcem Pio również. Najpierw on tam przeżył różne transformacje swoje, związane ze swoją córką i tak dalej, i tak dalej. To słuchaliście. Ale potem właśnie, jak już oczywiście szukał różnej wiedzy i znalazł Ojca Pio w Jesiorynkach właśnie. I to mu się wszystko poukładało. I no i w sumie skompletował tą książkę. Jest książka, będzie chciał wydać, bo być może nawet w naszym sklepiku, ale to już arka sprawa, ja się tym nie angażuję, bo ja w ogóle tam się nie angażuję w nic. Tylko tyle, o ile. Więc być może, że to będzie, ale naprawdę fajna książka, bo mnie prosił o pewne wersety, kilka stron, żebym przeczytał, zdiagnozował, czy to jest prawda, czy nie, co on napisał odnośnie pani Krysi, Ojca Pio, rozmów i tak dalej. Ja wszystko poprawnie tam napisał, więc ja mu odpisałem, że jest ok i że może spokojnie to udostępniać. Więc być może, że wyda tą książkę i później sam już czyta, widzieliście, poczytał tam troszkę. Naprawdę jest fajna. Ma pióro pisarskie. Ja nie jestem pisarzem. W ogóle się nie znam na pisaniu kompletnie. Niektórzy mają takie zdolności pisarskie. Ja nie. Ja mam dosłownie parę słów, 4-10 słów, którymi operuję tylko. I staram się tą całą prawdę w tych 10 słowach przekazać. Nie wiem, czy to się udaje, czy nie, ale ja to tak czuję i koniec. Nie chcę być megamolomanem, jakimś takim słownym czy muzycznym, ale tak mi się wydaje, że każdy ma inaczej, ale ja mam tak. Mnie wystarczy 5 słów, żeby przekazać całą prawdę. I będę to obracał tymi 5 słowami czy 10 na okrągu, wywijał na różne sposoby i udaje mi się to, bo ja to czuję po prostu, że tak. Dlatego mi ojciec mówił, że nie filozofuj, nie wymyślaj, tylko najprostszym językiem pisz. No a Maciek też napisał bardzo prostym językiem. Bardzo, bardzo, to mi się bardzo podoba, co on napisał. I rzeczywiście ma treść i można się delektować tym. Więc polecam jego książkę. Na razie taki audiobook posłał, już go udostępniłem, więc czytajcie sobie, słuchajcie. A mój audiobook będzie pierwszy tom na początku, potem będzie drugi. Już są takie plany. To nie moje, ale to świat chce, Bóg chce. Więc będzie, wszystkie 3 tomy będą wydane w audiobooku. Za jakiś tam czas oczywiście, nie mówię, że teraz, czy jutro, czy pojutrze, czy za rok. Ale na pierwszy plan, na pierwszy ogień idzie pierwszy tom. Jakiś tam aktor będzie to czytał, który rzeczywiście jest utalentowany do czytania. Nie każdy jest, ja raczej nie. Tak pitole, bo pitole, ale staram się przekazać to, co najważniejsze. Dobra, to przeczytam wam parę zdań jeszcze, które napisałem z drugiego tomu. Drugi tom to jest ten. To jest właśnie ten drugi tom.
Popatrzcie, tyle napisałem, a ja sam w to nie wierzę, że ja to napisałem. To mówię wam, nie wierzę w to. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale po kolei tak pisałem w ogródku, gdzieś tam w lesie, w tramwajach, w Zeto Wrocław, ile ja się tam przepisywałem, napisałem tak samo, po nocki miałem, w nocy pisałem, w dzień, nad ranem. Różne były etapy, przychodziły na mnie myśli i musiałem to pisać po prostu, bo bym się wykończył, jakbym tego nie pisał. Więc wybaczcie mi wszystkie moje słabości, ale prawda jest najważniejsza. Jezusa też oskarżali, że jest żarłokiem, opilcem, grzechem, więc mnie też tak potraktujcie i nie przejmujcie się niczym. Ważne, żeby pójść do nieba. To jest istota rzeczy. I ojciec mówił, że wszyscy się zbawią, byle mieli dobre intencje, dobre serce i kochali wszystkich. Ja kocham wszystkich, przebaczam wszystkim, chociaż ostro widzę pewne rzeczy i mówię, ale tym się nie przejmujcie, bo każdy do tego dojdzie sam. I ojciec mówił mi, że sam do tego dojdziesz i nie będziesz musiał już mieć odpowiedzi, bo sam sobie na wszystko odpowiesz. Więc tak naprawdę mam. Może się komuś coś tam nie podobać. Moje poglądy, moje nawet polityczne poglądy, ale ja wam mówiłem cały czas od początku, że PiS, PiS, PiS teraz. Nic innego. PO sprzedało, Lewica sprzedała Polskę. I to są niemieckie i rosyjskie. Konfederacja to też jest rosyjska, więc zapomnijcie o tym wszystkim. Szukajcie nowych rozwiązań, nowych ideologii, takich prawdziwych ideologii, opartych o miłość, sprawiedliwość i dobro i przebaczenie. A w tych wszystkich partiach tego nie ma. Nawet w PiS-ie tego nie ma. Coś mnie swędzi, no i co mam zrobić? Będę chrząkał jak głupi. Dobra, to czytam wam jeszcze. Powstrzymaj strumienie utopijnej wiedzy i ukryj się we wzniosłym myśleniu. Uśmierć wiarę w ego, zedrzyj z siebie starego człowieka i poznaj swoją prawdziwą naturę, jak matka zna swoje dziecko. No widzicie? No, przyciszyłem, żeby nie przeszkadzać za bardzo. Czytam dalej. Zawsze mówię wam, przed jesiorynką nigdy mi się nic nie dzieje, nic nie kaszle, wszystko jest ok. Jak zaczynam się modlić i chcę wam przekazać tak z góry pewne rzeczy, bo naprawdę ja wiem, że mi to spływa. Ja sam nawet nigdy nie przygotowuję się do żadnej wiesiorynki. Nie wiem, co powiem. Wiem tylko, że coś powiem dobrego i prawdziwego. Tylko tyle wiem. I zawsze się modlę do świętej Teresy, Jana Bosko, do Faustynki, do Kazimierza Królewicza, do świętej Jadwigi, do Ludwika, do pani Krysi i do wszystkich wielkich patriarchów, którzy byli wielkimi i pomagają, naprawdę pomagają. Jak zaczynam tutaj już coś czytać, mówić, to już jakieś tam putinowsko, putinowsko, jakie tam można by to dodać jeszcze, amerykańsko, tuskowe, ciemne moce mnie tu zaczynają atakować. Więc zapomnijcie o niemieckiej partii, która tu jest. Wiadomo, kto ją reprezentuje. To i, a o tym... Wiecie, o kim mówię. Wczoraj o tym mówiłem. Madein. Idiot. Zapomnijcie o tym naprawdę, bo to szkoda nawet czasu na to. To są po prostu ludzie. Ludzie, aniołowie z niskiej, bardzo niskiej sfery, chociaż wydawałoby się, bo są w telewizji tu, że coś tam reprezentują. Nic nie reprezentują. To są głupawki i tyle. Prawdziwa mądrość i prawdziwa wiedza jest głębiej, o wiele głębiej i mądrzejsza niż wszystkie partie, nacjonalizmy,
imperializmy i wszystko, co zniewala ludzi. Czy to by była farmaceutyka, czy Gates, komputery, czy to jest język angielski, bo też zdominował, bo tak naprawdę analizy są różne, ale ja już czytałem na ten temat, że jeden język angielski wymyślili Żydzi tak naprawdę i to jest żydowski. A znowu coś tam powiedziałem złego. To jest ten język. To nie jest prawdziwy język miłości. No ale się przyjął. I wszędzie się nim posługują. Język rosyjski jest bardzo piękny, melodyjny. W pieśniach jest piękny. Słowiańskie języki są naprawdę piękne. No czeski to wiadomo, że można się pośmiać. Pamiętam, jak ktoś mi opowiadał, jak... już nie pamiętam. W każdym razie coś to było o bliźniakach. Dwa pepiczki z jednej piczki. Coś takiego było. Ktoś potem tak samo... A, już nie będę mówił, bo to naprawdę są śmieszne rzeczy. O japońskich... Japońskie kawały też są śmieszne. Nie chcę przypomnę, bo to już z podstawówki nawet pamiętałem. Siedziba jakiegoś tam japońskiego władcy, to Yamahama. Yamahama. No takie śmieszne, no można się pożartować. Ojciec mówi, że trzeba żartować, Bóg też żartuje i śmieje się z wszystkiego. Więc my też żartujmy, śmiejmy się. W tym nie ma nic złego, tylko żeby nie były zbyt słone te wszystkie takie kawały. Bo jak oglądacie telewizję, tam te wszystkie nagusy i te figusy i te negusy, no to po prostu to śmiech na sali po prostu. Jak telewizja takie rzeczy może pokazywać i mówić o tym? Po prostu nie, to jest obrzydliwe i tyle. Ja od swojej strony to mówię. Ja mogę się kochać z każdą kobietą pięknie, wspaniale, jest przyciemnione, bajka i tak dalej. Chociaż tego nie robię, bo nie ma nawet z kim za bardzo. Ale w telewizji, jak to pokazują, to po prostu się niedobrze robi. No co, miałem czytać dalej. Formy współczesności to zaledwie cienie przyszłych wspaniałych rzeczywistości. Czasem bywa i tak, że trudniej jest żyć z powodu dobrych warunków bycia, niż gdybyśmy cierpieli niedostatek. Tak mi się coś czuje, że to już czytałem? No nieważne, zawsze można sobie przypomnieć. Osoba pokorna stara się nie wyrządzać najmniejszej krzywdy ani słowem, ani myślą, ani uczynkiem innym ludziom, a także całej otaczającej rzeczywistości. Ale musi mieć to też kręgosłup i nie dać się ogłupić. Widzę, że jest wiersz następny, który napisałem. Trochę mi tu przeszło. W przymierzu możliwości, taki wiersz napisałem kiedyś, wam przeczytam teraz. Na skrzydłach ochoty, bez szumu egoizmu, w rzekach zwyczajnych poruszeń można zmierzyć drogę szybciej, przemierzyć drogę szybciej niż znaczenie hipotez. W praktyce przejawia się to rozrachunkiem negacji i potwierdzeń, intuicji umysłu. Czego to mieszkanie chodzi? Ten Gates oszalał. Zagadki ewolucji różnią się naukowymi paradoksami, gdzie najczęściej strzeżona jest empiria. Ambicje kopiują się w różnych akcentach, demaskując niepokoje światopoglądowe, zwłaszcza u tak zwanych wykształconych. Niewyczerpane ciepło odwiecznej mądrości wciąż proponuje eseje miłości. Taki wiersz popełniłem kiedyś. Nie bójcie się rzeczywistości, bo rzeczywistość jest taka czy inaczej. Wszyscy się rodzą i umierają. Jedni wcześniej, drudzy później. Jedni nawet dwudziestolatki umierają na zawał serca. Mam przykładów pełno, znam takich ludzi. A tam bomby biją, też umierają noworodki i inni. Ale to wszystko jest niedobre. W ogóle śmierć jest niedobra. Każde zło jest niedobre. Bóg nie stworzył żadnego zła, ani żadnej choroby, ani żadnej wojny. To wszystko jest wymysłem kosmitów.
Jehowa, kosmity, Stary Testament to jest kosmiczny, to jest po prostu do skasowania wszystko. Nowy tak samo. Księże propagują i uwielbiają zabijać na ołtarzach swoje ofiary, teraz Jezusa akurat, więc to wszystko jest fikcja, wzięte ze starożytności. Tak samo Hitler wzorował się na faraonie i budował jakieś ogromne budowle, co 50, czy 3, 60, czy 100 tysięcy miało się tam zmieścić, jeszcze większe niż faraon. Nefretete był obok, on obok i on takie miał wzory swoje. I on się takim, on był, ogłosił siebie jako Mesjaszem był. Mesjaszem dla ludzkości, dla Niemców. Wyzwalał wszystkie kraje tam, gdzie chociaż jeden Niemiec by żył, jakiś niemieckojęzyczny. Wszystkich chciał pozabijać, żeby tylko Niemcy zostali. No i wierzył do końca w tą ideologię swoją, że jest Mesjaszem. I mało tego, on był przywódcą jakimś religijnym, bo to on się na religiach też wzorował, właśnie głównie tej starożytności. I budowle takie, ale świątyń nie budował, to fakt. Świątyń nie budował, tylko takie montumenty, czy... No, nieważne, w każdym razie, ja też się mylę z tymi wszystkimi nazwami. Budowle ogromne budował, chciał, salony na wzór właśnie między innymi też tego teatru wielkiego w starożytności i tam było ileś tysięcy, żeby i on miał przejść przez środek, wszyscy go będą uwielbiali, on będzie na końcu, wystąpi. Taki miał po prostu chory umysł, on był po prostu psychicznie chory. I są tacy ludzie i całe Niemcy okazały się, że mu zawierzyły i całe Niemcy później się okazało, że są psychicznie chorzy. Wszyscy. A on jako pierwszy przywódca psychicznie chory. I wszyscy się nadawali już do szpitala, no bo przegrywał wojnę. Nawet już pod skarpetki mu podchodziły już bomby i alianci, a on dalej wierzył, że on jest Mesjaszem, że wygra to, no ale w końcu już zrezygnował i popełnił samobójstwo. Tak jest właśnie z Putinem, z innymi wielkimi ludźmi, którzy są Mesjaszami. Putin też się ogłosił Mesjaszem, ma swoje pałace, ma wszystko, chce Związek Radziecki odbudować na nowo i zabija wszystkich po kolei. Psychicznie chory człowiek, już na samym początku o tym wam mówiłem, nikt mi nie chciał wierzyć, krytykowali mnie. I pamiętajcie jedną rzecz, youtuberzy, już telewizje o tym mówią, że są mnóstwo różnych grup youtuberów, którzy są prorosyjscy i atakują telewizję, polski rząd, nie PO, nie tych wszystkich, co są proniemieccy i prorosyjscy, tylko wszystkich atakują, którzy są przeciw Rosjanom. Filmików jest tysiące nagranych, propagandowych przez Rosjan odnośnie Ukrainy. Nie dajcie się zwieść, naprawdę. Oni to robią najlepiej ze wszystkich na świecie. To jest propaganda rosyjska. Ileż tu już miałem różnych takich rosyjskich troli, nawet nie wiecie. Ale czasami jak zobaczę, to od razu kasuję. Tam Krzysiu Zając z Anglii też właśnie wyłapuje takich troli. Mówię, ja wiem, że oni są trolami. Rosyjscy trole, jest ich mnóstwo, tysiące, setki tysięcy ich jest w Polsce. I ci youtuberzy, którzy wam mówią wszystko przeciwko Ukrainie i przeciwko rządowi, to są rosyjscy trolle. Pamiętajcie. A którzy popierają PO, KOT i SLD i tych wszystkich lewicowych, to są właśnie trolle rosyjscy. I niemieccy oczywiście. Tak? Mówię dobrze? Patrzę na zegarek, czy mi odpowie. Mówi, że dobrze mówię. No dobrze, to jak dobrze, to dobrze. Maria mi też mówi, że dobrze mówię. Jest tu przede mną ojciec Pio, jeden, drugi, Faustynka tam u góry. Więc nie dajcie się nabrać, wierzcie prawdzie serca, wierzcie nie dogmatom, nie hipokryzji,
nie psychicznie chorym ludziom, jak Hitler, Stalin, Putin. Wielu takich było. W Ameryce też ich jest pełno, także spokojnie. Wierzcie prawdzie oryginalnej, samej w sobie. Jak wam jest źle, to sobie wypijcie tego kielicha. No. Czy lampkę wina, czy coś tam. Żeby rozłagodzić swoje nerwy. Ojciec mówi, że 3 kieliszki od anioła, 4 od diabła, więc nie przekroczyłem jeszcze dzisiaj, także spokojnie. Dobrze, to tyle na dzisiejszy dzień. Pomodlimy się za tych wszystkich upadłych aniołów Putina, głównie Putina, bo on i jego generałów, jego doradców, którzy niszczą Ukrainę, niszczą dzieci, zabijają, gwałcą i inne rzeczy robią. Po prostu dzicz kompletna. Już mówiłem, że to jest azjatycki system, mongolski system. Tam ciężko będzie to zmienić, ale miłością można zmienić wszystko. Sai Baba tu też jest. Niech nam pomaga. To módlmy się za nasze potrzeby i za potrzeby świata. O pokój. No, jestem już. Modlić się trzeba cały czas, w ciągu dnia też. Popatrzcie, no. Bateryka naładowana, ona nie chce chodzić za bardzo. No, ale już poszło. Zobaczę, czy jeszcze, ile mamy czasu. Chwilkę jeszcze. To może mi się uda. Maćka. No dobra, przeczytam Maćka. O kurcze, a gdzie? Nie mam zaznaczone. No, mówiłem, że te Windowsy to są głupie, tak samo jak Gates i jego szczepionki. Było zaznaczone i uciekło. No widzicie, nie mam. Lecę do góry, do dołu. O tutaj dopiero. Przyjaciel był, radość. A, i podzielił mi jakieś strony dziwne. Dobra, radość. Radość, obdarzenia, prawo natury, światło w rękach ptaków, najprostsza ekonomia pomnażania, najszybciej, najefektywniej. Dobroczynność, pomnażanie pustych rąk, jeśli masz serce, masz najlepszy pieniądz. Pomnażasz, zarabiasz na niebo. Masz cierpienie, masz pieniądz, spłacasz długi. Mistykom jest już dane, by cierpiąc pomnażali. Najczęściej godzą się spłacać długi za najbardziej zadłużonych. Wykupują wierzytelności zbankrutowanych aniołów. Piękny wiersz, mówię wam, to jest na czasie. O tych bankach żydowskich i tych wszystkich. O tym swego czasu wspomniał brat Ludwik. No, wspomniał właśnie. Maciek go wspomniał. No, znał Maćka. Maciek go znał. Parę razy go widział na oczy. Ja to długo z nim przebywałem. Rok żeśmy w jednym pokoju mieszkali nawet. Więc tam już było tak bardzo, bardzo mistycznie. Brat Ludwik, spłacasz, zarabiasz. Zarabiasz, spłacasz. Czy wystarczy czasu? Jest to pytanie o czas czyśćca. Czy pytałeś o to? Czy ci wystarczy czasu na wszystkie twoje odejścia i grzechy? Miej dobroć i zaufanie dla innych i siebie. One więcej znaczą niż silnik ponaddźwiękowy, ponadludzki. Czasu ci wystarczy. Tylko jak ptak służ i nie zaciągaj nowych długów, bo dołożysz sobie dodatkowych cierpień. No piękny wiersz, naprawdę taki na czasie, coś niesamowitego. Dziękuję ci, Maćku. On czasami tam słucha, z tego co wiem.
Od dłuższego czasu nie mam z nim kontaktu, bo ten Michał właśnie tutaj jest, to był przeznaczony dla niego, ale jeszcze mnie nie odwiedził. Może za 30 lat mnie odwiedzi. Na moim grobie chyba. Dobra. Zaznaczymy. Następny tytuł wiersza Maćka będzie Stygmaty. Pamiętajcie, żebym czegoś tu nie sknocił znowu, bo ja to lubię knocić. To trzymajcie się i do jutra. Tylko nie pijcie za dużo.